Dzień dobry kochani, to ja Londyneczka, witam w kolejnym odcinku na moim kanale, a dzisiaj czas na Book Haul lipca. Tak, lipca. Oj, zawsze muszę się skupić, co to za miesiąc mamy i o książkach z jakiego miesiąca chcę wam opowiadać. To jest takie skomplikowane, tym bardziej, że ten czas tak pędzi jak szalone. Ale ja tam sierpień bardzo lubię, bo sierpień to mój miesiąc urodzin, zatem będzie bal. Jak to mówią, jebal, nie? Żarty żartami, ale przejdźmy do książek. Całkiem sporo tego u mnie zawitało. Jakoś wydawało mi się, że niewiele, a jednak jak policzyłam, to nazbierałam 14 książek. Zatem zostańcie ze mną. Tradycyjnie na początek opowiem wam o książkach polskich, później o książkach angielskich. Pierwsza książka to książka, którą ja już przeczytałam i opowiadam o niej w wrap-upie lipca. Tak, trudne to bardzo. Najnowsza książka Samanthy Young pod tytułem Wiele hałasu o ciebie. Książka lekka, łatwa, przyjemna, momentami do bólu naiwna, ale jako takie czytadełko na wakacje, wiecie, na plażę. Można czytać, jakby bez większych zaskoczeń, a nawet bez żadnych zaskoczeń. Można przy tej książce po prostu odpocząć i się zrelaksować, jak najbardziej. Dalej pozycja od wydawnictwa Rebis, to jest Sixin bodajże, Sixin Liu, autor Problemu Trzech Ciał o mrówkach i dinozaurach. Książka cieniutka i to będzie, moi drodzy, takie science fiction o tym, jak to mrówki wespół w zespół z dinozaurami budowały... No nie cywilizację, no wiecie, no to nie możemy mówić o cywilizacji, ale jakby współpracowały ze sobą, współżyły ze sobą, no i kto ten proces wygrał, dinozaury czy mrówki? Możemy sobie na to pytanie odpowiedzieć, znając historię świata, tak? Wydaje mi się, że to będzie ciekawe. Ja, jak wiecie, od czasu do czasu sięgam po takie science fiction, a że to jest science fiction z nauką w tle, to wydaje mi się, że będzie dla mnie o tyle ciekawsze. Jeżeli czytaliście już tego autora, dajcie koniecznie znać, czy warto i jak postrzegacie jego twórczość. Jestem bardzo ciekawa. Kolejna książka to książka, którą czytam aktualnie, którą wam już pokazywałam w ostatnim vlogu, wydaje mi się, i prosiliście mnie, żebym o niej więcej opowiedziała, zatem kręci się vlog z tą książką, czyli Trick Emanuela Bergmana, powieść pełna niezwykłego humoru i magii. Tak, bo to wydaje mi się na ten moment, jestem na setnej stronie, że to jest taka właśnie książka, która jest swoistą baśnią dla dorosłych, o tym, jak to chłopiec chce uratować małżeństwo swoich rodziców za pomocą magicznego zaklęcia, które odnalazł na starej płycie gramofonowej maga, magika zwanego Zabatini. Teraz czytam, podoba mi się, będzie vlog, jak już mówiłam. Dalej książka Poradnik z serii, którą ja lubię i już kilka książek z tej serii przeczytałam. Robin Norwood, Kobiety, które kochają za bardzo. Dlaczego kocham za bardzo? Co zrobić, by nie tkwić w toksycznym związku? Jak odzyskać poczucie własnej wartości? Może tak, ja problemu z poczuciem własnej wartości nie mam, ale często wydaje mi się, że ja chyba kocham za bardzo, więc chcę przeczytać tę książkę. Pierwsza taka gruba z tej serii książka. Jestem ciekawa. Z tego co wiem, to już jest wznowienie. Ta książka już kiedyś była na rynku, chyba wyprzedał się nakład i właśnie wróciła. Wydawnictwo Rebis. Polecam. Dalej mam książkę od wydawnictwa poznańskiego. Książka o przyrodzie. Ma przepiękną okładkę. Szarek za miedzą. Prywatne życie pola. Zobaczcie, bardzo mi się podoba ta okładka, ona jest taka prosta, a naprawdę zapadająca w pamięć. Jest to opowieść o naszym krajobrazie i o nas samych i jest to historia pola, które było o krok od śmierci. Więc może też coś o zmianach klimatycznych. Jeszcze nie czytałam, mam nadzieję niedługo się tej książce przyjrzeć. Wydawnictwu bardzo dziękuję za przesyłkę. Kolejna książka
to drugi tom z serii o siostrach Raj, kryminalny duet w nowej odsłonie, Joanna Jodełka, Pamiętnik Karła. Ja niestety nie czytałam pierwszego tomu i nie wiem, czy można je czytać oddzielnie, czy to jest jak gdyby bezpośrednia kontynuacja. Pierwszy tom to była Córka nieboszczyka. Dajcie znać, jeżeli wiecie, czy ja to po prostu mogę czytać niezależnie. Mam jeszcze dwie książki z drugiej ręki, reportaże z wydawnictwa Czarnego. Książka, na którą miałam ochotę już od dawna, to książka o polskiej transplantologii Serce pasowało Anny Matei oraz książka Najlepsze buty na świecie o małych miasteczkach, z tego co pamiętam. Ale no, ta seria zwykle jest bez pudła, zatem wydaje mi się, że w to akurat warto inwestować. No i czas na książki po angielsku. Mamy tutaj trochę nowości, takich świeżynek z rynku książkowego, no i trochę też takich zdobyczy z charity shopów. Pierwsza książka to A Faux Love Story, czyli taki sobie wakacyjny romans. Mam nadzieję go jeszcze w tym miesiącu przeczytać. Z restauracją i z jedzeniem w tle. Jeszcze jedna taka łatwa w czytaniu książka. Dorwałam ją w jakimś supermarkecie i tak najpierw padła w ręce mi okładka, a później poczytałam, o czym rzecz jest, i stwierdziłam, o, to będzie fajne. To jest The Mismatch Sary Jaffari. Jeszcze wiecie, jest nalepeczka Page Turners Star Read. Mamy tutaj niezwykle popularnego chłopaka i dziewczynę, która jest nieśmiała, w życiu się z nikim nie całowała. Na dodatek jej matka raczej nie zachęca jej do nawiązywania związku, gdyż sama została, wiecie, przez tradycję swojego kraju wplątana w związek aranżowany. I tak będzie wyglądała historia. Podejrzewam, że to naprawdę będzie lekkie w czytaniu, a może coś mądrego można z tego wyciągnąć. Dalej mam prezent od angielskiego wydawnictwa Piccadilly Press i to jest nowość dla dzieci, Eddie and the Box of Fleets, Kate Wilkinson. Jeszcze nie czytałam, ale jak wiecie, ja lubię książki dla dzieci, zatem z ochotą ją przeczytam. Mam nadzieję, że będzie na tyle fajna, że będę mogła ją później ponownie przeczytać z moimi dziećmi w szkole. Teraz nieco poważniejsza lektura, którą dostałam w prezencie. Trochę na kanwie książki Seksografię. Opowiadałam Wam już o niej też we vlogu, w podsumowaniu miesiąca. Jest to książka Sex at Dawn, How We Mate, Why We Stray and What It Means for Modern Relationships. Książka napisana przez psychologa, lekarza medycyny o tym, jak seks był pojmowany przez wieki i czy jest coś takiego jak monogamia, czy raczej człowiek jest poligamiczny. To będzie książka właśnie taka bardziej z naukowym zacięciem. I dwie zdobycze z charity shopów. Książka, na którą miałam ochotę, mam ją w koszyczku na Amazonie i czeka na swoją kolej, zresztą tak samo jak i kolejna pozycja. Ale jakby to wiecie, nie był taki mój must read, więc kiedy dorywam ją za funta zupełnie nową, no to kupuję. The Gilded Ones, czyli ozłocone, można by było powiedzieć. Jeszcze z takimi ładnymi, sprejowanymi brzegami. To jest taka fantastyka młodzieżowa. O tym, jak to się okazuje, że część dzieci w jakimś takim, w małej społeczności ma złotą krew. Dlatego są te The Gilded Ones i one są czarownicami, o ile dobrze kojarzę. Albo tudzież mają jakieś magiczne zdolności, nie pamiętam, ale nie dość, że piękna okładka, to książka ma też całkiem niezłe opinie. Wreszcie perełka, na którą tak się czaiłam, ale zawsze uważałam, a mam jeszcze czas. A teraz, wiecie, sztywne oprawy, nówka nieśmigana za 2 funty zamiast za 15, jaka jest oryginalna cena tej książki. Jest to kontynuacja książki The Binding. Ja mam tutaj pierwszy tom po angielsku. Mam też tę książkę po polsku i po polsku to była, czekajcie,
Księga Zapomnianych Żyć. No i ja mam drugi tom, The Beat Trials. No nie czytałam jeszcze, wiadomo, dopiero co kupiłam tę książkę, ale no będzie trzeba. Znowu przepiękne wydanie, to wygląda, wiecie, jak taka stara książka od Introligatora, zatem kocham znajdować takie perełki. I to by było na tyle, moi kochani. Jeżeli odcinek Wam się podobał, wiecie co robić. Kciuki w górę, komentujcie, subskrybujcie i koniecznie dajcie znać, jakie nowe książki pojawiły się na Waszych półkach. I do zobaczenia. Pa, pa!